będę grał w grę. Co mają ze sobą wspólnego pradawni wojownicy, zombie i tenisiści? Absolutnie nic, ale o tym wszystkim sobie dzisiaj opowiemy. To jest najbardziej nie trzymający się kupy program Będę grał w grę i jak wam coś nie pasuje, to spier... Będę grał w grę. Po tym jakże zachęcającym do dalszego oglądania przerywniku przyszedł czas, aby po raz prawdopodobnie ostatni powiedzieć sobie o grze, która wreszcie pojawia się na rynku. Mowa o grze Ancestors Legacy, czyli o RTS, na który w tym roku wszyscy miłośnicy RTS-ów czekali. Dla tych, co to się nie załapali na poprzednie odcinki mojego super programu, śpieszę wyjaśnić, że Ancestors Legacy to wyjątkowa strategia czasu rzeczywistego stworzona przez chłopaków z gliwickiego studia Destructive Creations. I to chyba na tyle, jeśli chodzi o dobre rzeczy z Gliwic, a z Piastem to mi nawet nie żartujcie. Co ważne, gierka charakteryzuje się niesamowitą dbałością o szczegóły historyczne. Każda z czterech nacji, czyli Wikingowie, Germanie, Anglosasi i Słowianie, mają swoje misje, w których poznamy dokładną historię każdej z frakcji. Jeśli interesują was na przykład Słowianie, to musicie wiedzieć, że w grze poznamy historię powstania naszego państwa za panowania pierwszych Piastów. Jeśli chodzi o mechanikę gry, to oczywiście opiera się ona na walce grupy jednostek, którymi kierujemy przeciwko grupie jednostek przeciwnika, ale nie będziemy tu mieli do czynienia z jakimiś ogromnymi bitwami, a raczej będziemy się skupiać na sterowaniu małymi grupkami wojowników. Rzecz jasna, mordobicia masowe będą, ale nie za często. Tak czy siak, Ancestors Legacy właśnie wychodzi i koniecznie musicie przenieść się do średniowiecza, no chyba że te czasy was nie kręcą, więc wracajcie do Minecrafta. Będę grał w grę. I jeszcze dwa zdania o sporcie, bo ja taki sportowy typ jestem, a mianowicie powiem wam dziś trochę o tenisie. A więc tenis to taki sport, gdzie dwóch kolesi, no chyba że czterech, odbija do siebie piłkę przez siatkę. Jest tam też durne liczenie punktów, tak jakby nie mogli po prostu liczyć 1-2 za zdobyte punkty, to oni liczą 15-30, a potem nawet nie ma 45, tylko jest 40. No i o tym opowiada właśnie gra Tennis World Tour, która właśnie pojawia się na rynku. Poza tymi jakże durnymi zasadami, giera jest naprawdę spoko. Zajęło się nią studio, które kiedyś robiło najlepszą grę o tenisie, czyli Top Spin 4, a teraz jeszcze dołączyło do tego lepszą technologię, dlatego i grafika jest fajna, i realistyczna jest rozgrywka. Dodatkowo w grze znalazło się 30 prawdziwych tenisistów i tenisistek, którymi możecie zagrać, takich jak dziadek Roger Nigdy Nie Przejdę Na Emeryturę Federer, regę na lodzie Gael Monfils, Jestem za ładna na Niemkę, bo rodzice są Polakami, Angelika Kerber, czy ta laska, co zmniejszyła biust, żeby jej nie przeszkadzał jak gra, albo dlatego, żeby nie pomylić piłeczki. Tak czy siak, jak na grę sportową, dla mnie bomba. Będę grał w grę. A już za chwilę w programie Będę grał w grę opowiemy sobie o drugiej części State of Decay, słowo o e-sporcie i rozdam wam coś, więc zostańcie z nami. Będę grał w grę. Słaby ze mnie zombiak, ale te, które wam teraz pokażę, urywają dupska. Mowa oczywiście o drugiej części State of Decay, która właśnie pojawia się na rynku. Więc sprawa wygląda następująco. Twoja mama to zombie, twój brat to zombie, wujek Staszek to zombie, ale akurat wujek Staszek był dupkiem, więc kij mu w nos. I ty teraz musisz łazić i wykańczać tych byłych krewnych zombie oraz innych przypadkowych ludzi, którzy już ludźmi nie są, no bo są rąbanymi zombie. Ale tak naprawdę wykańczania zombie w State of Decay nie ma aż tak wiele, bo więcej jest łażenia i zbierania różnistych rzeczy, dzięki którym możesz przeżyć te szalone czasy. Czasem będziesz musiał, drogi graczu, przebijać się kilka godzin przez najróżniejsze hordy zombiaków, żeby znaleźć puszkę fasoli czy dwa worki nasion. No żeż, 2 godziny łażenia
psów. Co bystrzej, szybko skumają, że w State of Decay nie ma sensu łazić i ryzykować walki z zombiakami, jeśli można łazić i okradać innych ludzi. Tylko że te bystrzachy skumają też dość szybko, że inni ludzie są sprytniejsi od zombie i chętnie za próbę kradzieży wsadzą wam łopatę tam, gdzie słońce nie dochodzi. Jeśli chodzi o zombiaki, to macie najróżniejsze, czyli zwykłych walkerów, macie biegaczy, macie champerów i takich tłustych wybuchających. Większość ma chyba żółte oczy, ale jak spotkacie takich z czerwonymi, i tu spoiler, więc jak ktoś nie chce, żeby mu spoilować, niech teraz zrobi tak. La 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 la, nie słyszę co mówisz, la 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 la. Więc jak spotkacie tych z czerwonymi oczami, to tam też jest taka breja, którą trzeba zniszczyć, a z niej stworzyć lekarstwo. A w State of Decay 2 musicie w ogóle rozsądnie dysponować lekarstwami i jednym je dawać, a innych leczyć alternatywnymi metodami. I mógłbym tak jeszcze godzinę, bo ta gra jest niesamowita, ale sami to sprawdźcie. Realize no one gets a second chance. Będę grał w grę. I jeszcze zdanie o e-sportach, a tu mamy zbliżające się finały 5. sezonu eSports Champions Series, które odbędą się w Londynie. 8 zespołów będzie walczyć od 8 do 10 czerwca o część z puli 660 tysięcy dolarów. Zakwalifikowane ekipy zmierzą się w dwóch grupach, z których po dwie formacje awansują do półfinałów. Na pocieszenie dodam, że Virtus Pro się nie dostali. Będę grał w grę. Jest wam fajnie jak muchom w łajnie? To będzie jeszcze fajniej. Mam teraz dla was coś do rozdania, ale co to jest? O tym na naszym fejsie. A teraz czas na świrów z internetów. Tak się wali z wymyślonej broni. Tak działa Matrix. A tak wygląda ostra jazda. Będę grał w grę. A na kolejną ostrą jazdę z programem Będę grał w grę zapraszam już za tydzień o tej samej porze do SKTV. Niech gra będzie z wami.